Agencja kreatywna Makomedia. Kreatywność wspierana technologią. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrad Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Dariusz Bulski, wójt gminy Kowala, wójt, który w drugiej turze stara się o reelekcję, w drugiej turze wyborów. Dzień dobry, panie wójcie. Witam pana redaktora, witam państwa, dzień dobry. Panie wójcie, pan w pierwszej turze na wójta, w wyborach na wójta gminy Kowala wygrał, wychodzi pan zwycięsko z tej pierwszej rozgrywki, ale mieszkańcy gminy Kowala, podobnie zresztą jak mieszkańcy Radomia czy Skaryszewa, zdecydowali, że będzie jednak właśnie dogrywka. Dlaczego to pan, a nie pana kontrkandydat powinien być wójtem gminy Kowala? Szanowni państwo, dlatego, że ja jako wójt gminy Kowala obecnej kadencji mam bardzo duże doświadczenie w pracy w samorządzie. Powiem, że byłem zastępcą wójta gminy Kowala w poprzedniej kadencji, w obecnej wójtem przez 5,5 roku tej najdłuższej kadencji. Panie rektorze, to jest 10 lat pracy dla gminy Kowala. Jestem zadowolony z tej kadencji. Udało się wiele projektów zrealizować. Dziesiątki milionów przerobiliśmy różnych inwestycji, więc uważam, że to doświadczenie, które zdobyłem przez te kilka lat pracy, już prawie 10, da mi gwarancję i wszystkim mieszkańcom oczywiście i całej gminie na rozwój przyszłe rzeczy, żeby po prostu gmina nie cofnęła się albo nie uległa w stagnacji. Także to doświadczenie, które zdobyłem, pozwoli mi na rozwój gminy Kowala, z którego wszyscy skorzystają, też i mieszkańcy. Mówi pan o doświadczeniu, ale też warto w tym momencie także powiedzieć o współpracy, umiejętności rozmowy i dialogu. Patrzę choćby na głosowanie w sprawie budżetu na rok 2024, jednogłośnie przyjęty przez radnych. No właśnie, mamy, panie wójcie, połowę kwietnia. Czy tak sprawnie również idzie jego realizacja? Panie redaktorze, szanowni państwo, zgadzam się z panem redaktorem. Przez tą minioną kadencję starałem się to bardzo dobrze realizować we współpracy z Radą. Różnie to jest w Radach Gmin. Uważam, że Rada Gminy w Kowali, której bardzo dziękuję oczywiście za tą kadencję minioną, wstawała na wysokości zadania i uważam, że podejmowaliśmy razem oczywiście, Rada i Wójt, dobre decyzje dla gminy, dla mieszkańców. I to jest w tej chwili i myślę, że tak będę realizował. No, pewien konsensus w różnych sprawach jest niezbędny. Musimy ścierać się. Dyskusja oczywiście jest bardzo potrzebna wszędzie i zawsze. To też nie jest dobrze tak, że się nic nie mówi, załóżmy w niektórych radach. Potrzeba się spierać, bo z tego spierania wychodzi jakaś dobra rzecz, prawda, dla gminy przede wszystkim, dla całego ogółu, nie dla jednej osoby, nie dla 10, ale pamiętajmy, że gmina Kowala to jest ponad 12 200 mieszkańców i ciągle przybywa. Tych problemów jest oczywiście. Ja z racji bycia wójtem gminy rozwiązywałem te problemy. Szybciej, wolniej, niezależnie, bo to są mi też prawne, ustawowe rzeczy, trudne, ale myślę, że część rozwiązałem i wtedy i uważam, że jest lepiej. Mówimy o współpracy, mówimy o dialogu, ale też tu podajemy przykład tego, co dzieje się w Radzie i choćby to głosowanie nad budżetem gminy, nad projektem budżetu, bardzo ważne głosowanie, może nawet najważniejsze, jednogłośność, jednomyślność, ale pan także rozmawia i stara się pozyskiwać współpracowników, takie
osoby, które będą razem z panem działały na rzecz gminy Kowala, także poza gminą Kowala. Stąd też choćby rozmowy z wicewojewodą mazowieckim Patrykiem Fajtkiem. No tak jest moje działanie i tak jest moje zadanie, panie rektorze, współpraca w Radzie, przekonywać do tych rzeczy ważnych, radnych, prawda, bo na tym to polega, czy sołtysów, czy mieszkańców. Wójt, burmistrz ma większą wiedzę, bo jest przygotowany w każdych dziedzinach, prawda, ma doradców, kierowników, prawda, może się lepiej przygotować. No, radny z całym szacunkiem, nie wszyscy oczywiście, jeśli się interesują, to tą wiedzę mają, ale taka mądrość przekonywania, prawda, współpracy w różnych kwestiach. Myślę, że taką zdolność posiadam i to jest pewna zaleta, cecha, że tak jak pan redaktor wspominał, te 12, 15 czy tam 12 radnych, którzy głosują za budżetem jednomyślnie, to jest właśnie to, co, o co chodzi, prawda, w samorządzie. Ale też i współpraca, czy to z rządem, z panem wojewodą Patrykiem Fajtkiem, czy z panem wicemarszałkiem Rafałem Rajkowskim, to już pracuje całą kadencję. Rozumiemy się, prawda, pan marszałek też odwiedza gminę Kowala, wie jakie są potrzeby, ja też nie ukrywam, no lobbuję, prawda, w różnych rzeczach, także ta praca, czy to z samorządem wojewódzkim, czy z rządowym, musi być non-stop, non-stop praca musi być wykonywana, bo jednak samo nic nie przyjdzie. No właśnie, panie wójcie, czy pan jest gwarantem tej dobrej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, a także z rządem? No, tak jak już pan redaktor pytał, oczywiście jestem gwarantem i myślę, że to moje doświadczenie, które już jest prawie 10 lat w Urzędzie Gminy w Kowali Stępocinie i dla całej gminy Kowala, jest, że po prostu jestem tak doświadczony, że po prostu, że myślę, że żadnych problemów z pozyskiwaniem środków w przyszłości nie będzie. A tych środków ma być bardzo dużo. Nawet, panie rektorze, trzeba też powiedzieć, że część środków, część już projektów mamy przygotowanych. Teraz już będą kolejne nabory, prawda, w maju na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. My już jesteśmy gotowi, czy to na drogi w lipcu. Także my jesteśmy przygotowani jako gmina, żeby aplikować o te środki, no, które będą, popłyną, bo one były wstrzymane. Wiemy, jak to wyglądało, prawda? Także jestem gwarantem tego, że to moje doświadczenie będzie, no, uważam, że tak można potocznie powiedzieć, dobre dla gminy, dla mieszkańców, żeby po prostu nie stracić szansy, która przyjdzie, no bo różnie w gminach jest, różni są też i wójtowie, prawda, no, myślę, że to takie doświadczenie, ta współpraca, prawda, kontakty w ministerstwach, bo też się jeździ na spotkania różne, w departamentach Urzędu Marszałkowskiego, to owocuje tym, że się człowiek czuje komfortowo, prawda, i wie, gdzie z kim się spotykać, o czym dyskutować i jak zapadają decyzje. Mówi pan, panie wójcie, że przygotowane są już dokumenty na termomodernizację. Domyślam się, że chodzi tutaj o termomodernizację szkoły podstawowej w Parznicach, a przynajmniej między innymi. Mówi pan także o budowie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bardzicach. No jest to ostatnia szkoła w gminie, która takiej sali nie posiada, a zatem to jest pewnie takie postawienie kropki nad i właśnie w sprawie, chyba dla pana, z tego co obserwuję również na pańskiej aktywności w Facebooku, w sprawie bardzo ważnej, czyli edukacji dzieci, młodzież, czyli przyszłość Polski, także naszych małych ojczyzn, gminy Kowala również. No, szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, oczywiście tak, została jedna szkoła. Chciałbym tylko tak przypomnieć, gmina Kowala to 6 szkół podstawowych w przedszkole. Szkoła podstawowa w Bardzicach to jest szkoła, w której no, na tą chwilę nie ma tej sali gimnastycznej i takim myślę, że priorytetem w przyszłości, nie tylko dla wójta, ale myślę też i dla całej Rady Gminy będzie to, żeby te różnice zamazać, prawda, żeby nie było tak, że jedna szkoła jest może ładniejsza, lepsza, prawda, ma więcej, lepszy wybór, prawda, a druga szkoła nie, więc uważam, że to jest tutaj rada do przekonania w przyszłości, ale też i ważne są też termomodernizacje, prawda, PSP Parznice, PSP
wyspę Kończyce, to już mamy przygotowane pod kątem wielkości naboru, prawda, bo to też jest ważne, to jest ponad 11, to 14, około 15 milionów, ale też mamy jeszcze szkoły PSP w Kowalistym Pocinie, też i przedszkole tam do pewnych przeróbek, źródeł ciepła, prawda, więc jest naprawdę co robić, tu jesteśmy przygotowani, czekamy na aplikowanie, prawda, ja będzie otwarty konkurs i to już się dzieje, ale też będą inne rzeczy, panie redaktorze, oświata jest ważna, jedna z najważniejszych, prawda, bo kształcimy młode pokolenie, które będzie w przyszłości zarządzało, prawda, gminami, miastami i wsiami, więc to jest bardzo ważne, ale też i ważna jest wodociągi, kanalizacja. W tej chwili mamy taką największą inwestycję kanalizacyjną w Trablicach. W poniedziałek będę podpisywał umowę na przyłącza, prawda, ponad 3 miliony 400 tysięcy. Ta inwestycja będzie kosztowała gminę Kowala. Też chciałbym i będziemy aplikować na stację wodociągową w przyszłości, żeby wspomóc gminę, żeby nie było tak, że będziemy bazować na jednej stacji uzdatniania, żeby było dwie, prawda, żeby jedna awaryjna, żeby wspomagała w tych miesiącach letnich. Także naprawdę jest co robić, trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym i tak jak już wspominałem, to moje doświadczenie daje taką gwarancję dla całej gminy, dla mieszkańców, że sobie z tym poradzę. Mm-hmm. A zatem, panie wójcie, za niespełna dwa tygodnie, to już jest za dużo, nieco ponad tydzień, druga tura wyborów, a zatem idziemy na wybory. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście idziemy na wybory. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału i proszę o głos na wójta gminy Kowala. Dariusz Bulski, wójt gminy Kowala, wójt, który w drugiej turze, zwycięskiej turze pierwszej dla wójta obecnego zmierzy się o reelekcję i zaprasza państwa do udziału w wyborach. Był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję panie wójcie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Agencja Kreatywna Macomedia. Kreatywność wspierana technologią. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrad Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomiak Radom.